Proszę Państwa, byłyśmy teraz tu, gdzie na Jubilerskiej jest wiocha na płocie. To rzeczywiście tamten T-Mobile, malutki sklepik. Ani za telefon nie zapłacisz, a tu o, kupiłam w kiosku doładowanie do T-Mobile'a, a tam kolejka taka i na konto też tam nie wpłacisz, bo ona komputerowo, wszystko komputerowo stoi, babka kolejkę zajmuje po prostu, proszę Państwa, blokuje korki na Saskiej, na Pradze Południe są niby dobre wibracje, ale tutaj, gdzie uniwersam zburzyli, będzie nowy uniwersam. Proszę Państwa, co my będziemy mówić? Nie ma ani jednego kiosku, zaraz i drugi kiosk jest nieczynny, bo tutaj o 6 stycznia to pary są o 6 stycznia. Nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, nie ma prawosławnych ludzi. I to jest kontynuacja faryzeuszy, kontynuacja saduceuszy, czyli tak, jezioro kłamców, rzeka złodziei. Będą na ciebie się patrzeć, przyglądać, czyli ze szpilki robią, z igły robią widły. A kultura pojechała do Wrocławia, ale pewnie tutaj w Warszawie takiej nigdy nie było, tej kultury, proszę Pani. Na Zowsi. Radio Concita. Gościem audycji Aktualności Dnia w Radiu Maryja jest pan minister Bogdan Święczkowski, prokurator krajowy, pierwszy zastępca prokuratora generalnego. Witam serdecznie, panie prokuratorze, szczęść Boże. Witam serdecznie ojca i szanownych słuchaczy, szczęść Boże. Panie ministrze, prokurator generalny, minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro wydał wytyczne dotyczące śledztw finansowych. Resort przygotowuje także zmianę kodeksu karnego. Z czego wynikają te wytyczne i nade wszystko co zawierają? O, prokurator generalny wytyczne te wydał na wniosek prokuratora krajowego. Kierownictwo prokuratury, a w szczególności prokurator generalny Zbigniew Ziobro, przywiązuje szczególne znaczenie dla zwalczania przestępczości zorganizowanej o charakterze gospodarczym, finansowo-skarbowym, w szczególności tej, która dotyka tysięcy czy dziesiątki tysięcy Polaków. Ostatnie lata doprowadziły do tego, że wielkie afery finansowe związane z piramidami finansowymi, związane z polisolokatami, z upadłościami różnego rodzaju banków czy kas, doprowadziły do tragedii finansowych dziesiątków tysięcy Polaków. Warto wspomnieć, że na przykład w jednej ze spraw Skarbiec jest kilka tysięcy osób pokrzywdzonych i w innych sprawach liczby są podobne lub zbliżone. Nadto tego rodzaju przestępczość powoduje olbrzymie straty Skarbu Państwa, co przekłada się także na jakość życia Polaków, działanie instytucji publicznej, czy też kwestie związane z zapewnieniem prawidłowego bezpieczeństwa naszemu krajowi. Brak podatku, brak odpowiednich wpływów do systemu finansowego państwa powoduje, że brakuje środków finansowych na wiele istotnych, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa socjalnego, jak i bezpieczeństwa zewnętrznego programu. Dlatego też dbając o tych zwyczajnych, przeciętnych Polaków, którzy podejmują nierzadko na skutek oszukańczych reklam, oszukańczych działań podejmowanych przez grupy przestępcze decyzje finansowe skutkujące na całe ich życie, a także w celu zapewnienia odpowiednich dochodów i budżetowi państwa, wydanie tych wytycznych było niezbędne. Jest to jeden z elementów całego systemu, który został stworzony przez pana ministra Ziobrę i całą prokuraturę krajową w zakresie zwalczania tego rodzaju przestępczości poprzez stworzenie odpowiednich wydziałów w prokuraturach okręgowych,
stworzenie Centrum Zwalczania Przestępczości Gospodarczej w prokuraturach regionalnych, czy też Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Krajowej. Podejmujemy także działania we współpracy z innymi ministrami, aby tego rodzaju piony wyspecjalizowane w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, w szczególności zorganizowanej, także były wzmacniane. A poza tym koncentrujemy się także na celu związanym z odzyskiwaniem tych oszukańczo wyłudzanych, przywłaszczonych środków finansowych, tak aby oprócz tych celów karnych, czyli doprowadzenia do skazania winnych za tego rodzaju przestępstwa, doprowadzić do zwrotu tych pieniędzy osobom pokrzywdzonym, bo to jest dla nich najbardziej dotkliwe. Oczywiście kara, tak, ale oprócz tego te kwestie finansowe. Pamiętamy, jak państwo zawiodło w sprawie choćby Amber Gold czy Skoku Wołomin. Pamiętamy, jak nawet czołowi urzędnicy państwa reklamowali instytucje związane z Amber Gold, jak ciągnęli samoloty, jak występowali gdzieś na różnego rodzaju spotkaniach. Czy teraz przeciętny Kowalski może liczyć na to, że państwo będzie stało po jego stronie, a nie przynajmniej będzie bierne, jak to bywało wobec oszustów? Ja jestem dużo bardziej daleko idący w tych poglądach. Ja uważam, że przez ostatnie lata stworzono system działań oszukańczych, który miał doprowadzić do olbrzymich strat Skarbu Państwa czy zwyczajnych obywateli. W moim przekonaniu w tym systemie także brały osoby z życia politycznego czy publicznego, osiągały tego rodzaju szereg korzyści majątkowych. Wydaje mi się, że kolejne lata i kolejne postępowania karne doprowadzą do ujawnienia tych olbrzymich patologii także w systemie władzy, którą poprzednio sprawowała przez 8 lat Platforma Obywatelska. Natomiast my oczywiście podejmujemy wszystkie możliwe, dopuszczalne prawnie działania, aby zapewnić tą pomoc osobom pokrzywdzonym w odpowiednim zakresie, a także doprowadzić do tego, żeby osoby winne popełnienia tego rodzaju przestępstw poniosły dotkliwą i surową karę, tak aby pokazać, że tego rodzaju zachowania są niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa, gdzie działalność przestępcza się nie opłaca. A czy będzie to dotyczyło tych, którzy oszukali, czy też także tych, którzy stworzyli klimat do tego rodzaju oszustw, nie tylko w wymiarze odpowiedzialności politycznej, ale także odpowiedzialności karnej? A od tego są oczywiście odpowiednie postępowania karne, jeżeli zostaną wskazane konkretne czyny zabronione, które te osoby się dopuściły w postaci na przykład podżegania, nakłaniania, czy polecania podejmowania różnych działań, które doprowadziły do jakichś przestępstw o charakterze finansowo-skarbowym, to takie osoby też zapewne poniosą odpowiedzialność karną. To, że podjęliśmy te działania, nie oznacza niestety, że efekty będą od razu widoczne. Przestępstwa o charakterze finansowo-skarbowym, bankowym, to są bardzo skomplikowane przestępstwa. Częstokroć przestępcy wspomagani są tutaj przez doświadczonych finansistów, doświadczonych prawników, tak aby próbować omijać obowiązujące prawo i ukrywać fakt popełnienia tychże przestępstw. Warto także pamiętać o tym, że prokuratorzy i funkcjonariusze śledczy muszą być odpowiednio przeszkoleni. To wymaga miesięcy, jeżeli nie lat, aby osiągnąć dające się przewidzieć sukcesy w tym zakresie. Natomiast rozpoczęliśmy ten proces i wierzę w to, że szybko osiągniemy pierwsze wymierne efekty w postaci przede wszystkim... Czyli mafie oszustystyczne, gangi oszustystyczne, mafie oszustystyczne. To jedna osoba, to by sobie nie dała rady, ale gdzie dwóch, trzech... No oczywiście nie, że w imieniu Jachwę, tylko w imieniu przeciwnika Jachwę. Jak jest trójca, nawet ta zła, to jest też ateistyczna trójca. Czyli wszystko idzie do jednego, proszę Państwa, szatana. Bo Bóg to może być pośrednik, Bóg to może być diabeł. No więc to, co pośrodku, to pomiędzy. Ale jeśli on wejdzie w życie, czy Polska będzie mogła liczyć na to, że
tego typu sformułowania obciążające naród polski, obciążające państwo polskie za zbrodnie niemieckie III Rzeszy, za obozy koncentracyjne niemieckie na terenie Polski, będą z całą surowością ścigane i nie tylko przez pojedynczych obywateli polskich, którzy czują się, jak to się mówi, dotknięci, ale państwo polskie będzie ścigało z mocą, z całym aparatem państwowym, a więc z całą surowością. Tak jak ojciec mówi, nareszcie doczekaliśmy się czasów, kiedy to państwo, instytucje państwa zaczną zajmować się tego rodzaju kwestiami. Prokuratura w pełni popiera tutaj projekt rządowy, projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli ustawodawca zdecyduje się uchwalić zmiany przepisów w tym zakresie, prokuratura zajmie się bardzo szeroko zakrojonymi działaniami, aby ukrócić tego rodzaju działania, aby doprowadzić do ukarania winnych, szerzenia publicznie kłamstw na temat zbrodni czy współodpowiedzialności narodu polskiego za zbrodnie popełnione. Nie tylko przez III Rzeszę Niemiecką, bo ten przepis jest dużo, dużo szerszy, także na inne osoby, które będą przypisywać narodowi polskiemu lub państwu polskiemu zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi, zbrodnie wojenne, nie tylko związane z działalnością państwa niemieckiego czy nazistów. Warto pamiętać także, że odpowiedzialność karną będą tutaj ponosić osoby, które tego czynu dopuszczą się nieumyślnie, a więc które zachowały się niedbale lub lekkomyślnie. Jest to w moim przekonaniu bardzo dobre rozwiązanie, które być może doprowadzi do ukrócenia, szerzenia tego rodzaju kłamstw na temat narodu i państwa polskiego. Warto także pamiętać o odpowiedzialności karnej, której będą podlegali nie tylko obywatele polscy, ale także cudzoziemcy. A poza tym Instytut Pamięci Narodowej, ale nie tylko, także inne organizacje uzyskają skuteczną możliwość dochodzenia na gruncie cywilnym roszczeń związanych z ochroną dobrego imienia Polski. To jest także bardzo istotna i ważna zmiana. Polskie sądy, jeżeli nawet nie dojdzie do ukarania karnego sprawców tego rodzaju czynów, to będzie można finansowo uderzyć w wielkie koncerny medialne czy gazety, które szerzą tego rodzaju kłamstwa na temat narodu polskiego czy państwa polskiego. Panie prokuratorze, prokuratura krajowa zbada okoliczności eksplozji gazu, do którego doszło w jednym z gdańskich bloków 17 kwietnia 1995 roku. Zginęło wówczas 21 osób. Prokuratura chce od nowa zbadać sprawę. Dlaczego? W tej chwili już te akta są analizowane w prokuraturze krajowej. Ja sam osobiście zapoznałem się już z częścią tych materiałów. W dalszym ciągu będziemy analizować bardzo szczegółowo. Oczywiście powodem tego są także informacje prasowe, które wskazują na to, iż po pierwsze w tle całego tego zdarzenia mogą się pojawić Urząd Ochrony Państwa i działania podejmowane bezprawnie przez funkcjonariuszy tego Urzędu Ochrony Państwa w związku z zaistnieniem tej katastrofy, czy też bezpośrednio po tej katastrofie. Tak czy inaczej, jeżeli służby specjalne w tym uczestniczyły, należy wyjaśnić ich rolę. I w tym zakresie także prokuratura podejmie działania zwracając się do odpowiednich następców Urzędu Ochrony Państwa o przekazanie całości materiału, z którego mogłoby wynikać podejmowanie tego rodzaju działań. Niewątpliwie te czynności w trybie artykułu 327 będą dosyć skomplikowane i pracochłonne. Trzeba będzie też doprowadzić do pewnego audytu, przejrzenia zaawansowanych materiałów służb specjalnych z tamtego czasu, ale miejmy nadzieję, że pozwoli to bez jakichkolwiek wątpliwości wyjaśnić okoliczności tego przecież strasznego wydarzenia. Warto pamiętać, że ustalenia tego śledztwa w 1995 roku nie były stuprocentowo jednoznaczne. Tam pewne wątpliwości się pojawiały co do powodów, motywów działania osoby, która miała dopuścić się tego przestępstwa. I warto je po latach spokojnie przeanalizować
właśnie pod kątem tych informacji wskazujących na ewentualny udział w funkcjonariuszy służb specjalnych. Mówił o tym również pan Sławomir Cęckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN. Mówił, funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa szukali w mieszkaniu pułkownika Adama Chodysza, zresztą pułkownik Chodysz sam to sugerował publicznie, materiałów, które według nich w formie kserokopii on zabezpieczył, a które dotyczyły Lecha Wałęsy. Wówczas Lech Wałęsa był prezydentem. Pozostajemy w kontakcie z panem doktorem Cęckiewiczem. Jego informacje będą dla nas także ważnym, istotnym, ważną, istotną informacją, która będzie także podlegała ocenie. Niewątpliwie pan Chodysz zamieszkiwał w tym bloku, w jednym z mieszkań. To mogę potwierdzić, bo wynika to z materiałów postępowania. Natomiast co do innych kwestii, jak za wcześnie, to jest naprawdę postępowanie, które już kilkanaście lat temu się skończyło i teraz musimy do tego wszystkiego wrócić, na spokojnie to wszystko przeanalizować. Jak rozumiem, te czynności sprawdzające są podejmowane? Na razie w Prokuraturze Krajowej zobaczymy, czy będziemy robić dalej to w Prokuraturze Krajowej, czy wyznaczymy do tego inną prokuraturę, która kompleksowo się tym tematem zajmie. Bardzo dziękuję, pan minister Bogdan Święczkowski, prokurator krajowy, pierwszy zastępca prokuratora generalnego, nasz gość. Dziękuję za rozmowę, panie prokuratorze. Pozdrawiam z panem Bogiem. Z panem Bogiem.